dog. Film drogi robisz? No. Jednak nie wytrzymał kamery, nie ma. Witos słusznie uważał, że powinno się tworzyć kilkunastohektarowe gospodarstwo włościańskie, które by... Jest FSO. Wszystko zobaczy. Jechał samochód, ta reklama, co jest, że wożą w taką przeszkloną trumną, ci samochód dowożą. Jak zobacz, sobie. Fabryka samochodów. Już ci się podoba, nie? No. Czekaj, ja wyjedziemy czymś nowym. Pojechaliśmy na jednym aucie, wrócimy na dwóch. Na tym jeszcze nie. Jeszcze kawałek. Zjedź. Napis żerań. No. Prawie jak stocznia gdańska. Żerań Park. No ja podejrzewam, że ci ludzie tutaj to tak traktowali. Za 600 metrów skręć w lewo. Jak tutaj tyle ludzi było zatrudnionych? Rusznikarz. Ja wiem czemu, bo my mamy wstawioną tą fabrykę samochodu. A w Skarb Narodu ma być. Właśnie, dlatego tam mogliśmy zawrócić na tym. Dobra. Pojedziemy, czyli co, Skarb Narodu? Ale patrz, Autoparts DUFSO, zespół magazynów. Oni dalej tutaj sprzedają jeszcze części. Warszawa, tak wygląda stolica. No, ja bym się przewrócił pewnie już o to. Pojechaliśmy do miejsca, w którym rozgrywała się niejedna Przyjechaliśmy do Warszawy, wszyscy oglądają, jak stolica wygląda przez telefon, nie? Rozszerzona rzeczywistość. Zrobiliśmy jedną głupią rzecz. Jak robiliśmy selfiaczka, to jest lustrzanka. Weekend w Warszawie. Tamtej już nie masz? Weekend w Warszawie na bogato. No na bogato widzę, Kolmana no, masz tutaj te... No dobry gaz! No właśnie. Półtora roku zamknięcia, trzeba sobie radzić. Nie tam, że najtańsze. A przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc przyzwyczajenie zostaje. Masz tylko tą? Czy tą większą kuchenkę też masz? Nie no, jedną, żeby dwóch jedną, nie... Jedną. Kupiliśmy najlżejszą kuchenkę, żebyśmy dublowali dwie nosili. No ale ta jest do noszenia. Z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ta Warszawa to nic takiego fajnego znowu, nie? Nic się tutaj tak specjalnie nie dzieje. Nie, cisza, spokój. Masz aronką? W sumie to jest spokojniej niż w lesie w tej stolicy. Masz zapalniczkę? Mam. Ja mam zapalniczkę. Pytanie, czy ty masz zapalniczkę? Nie.
ja mam sprawę. U tej pani widać brak przygotowania turystycznego. W którą stronę się jedzie? W jedną z dwóch. Szkoda, że do tej tradycji tam sali tradycji nie można być. Uczymy się, by żyć, a za godzinkę już będziemy mogli wejść sobie na wystawę. To jest ten Lublin? Ten, jak to Gia Luginestra? Tak, to jest ten Lublin. A to jest ta lancia, którą ostatnio przybliżył. Nie, no naprawdę. To jest taki mostek. No, chyba dwóch nie mają. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, idziemy do toalety, czy nie? Ja nie. Proszę powiedzieć, kto chce, ale ja muszę się ubrać. Sklepik będzie dostępny później, więc nie ma problemu, będzie na to czas. Teraz załatwimy sprawy. Więc nie wpuszczono tu byle kogo, więc jesteście naprawdę wybrańcami. Za chwileczkę Julek, który trochę o tych samochodach, co tutaj stoi, wie. O niektórych nawet więcej, o niektórych niewiele, ale to wtedy... To jest na przykładzie tego, tej Warszawy. Zobaczcie, jak się zmieniły już na przykład zderzaki, jak się zmieniło trochę wnętrze tego samochodu. Pojawiła się taka namiastka deski rozdzielczej, czyli taka półeczka. No i przede wszystkim bagażnik. Jak się obrócicie, tam jest wycinek, okładka z motoru, czyli właśnie. I stworzono nowe wytłoczniki do tego samochodu. Nie, te drzwi to jest dokładnie linia takiego samego, takich samych jak w przypadku sedana. Więc dołożono po prostu tutaj dach, podłoga, spójrzcie, jak jest wysoko poprowadzona, więc tutaj nie ma jakiejś oszamiającej przestrzeni ładunkowej. No ale jeśli ktoś miał do wyboru, no to mógł z tego korzystać i tutaj część rzeczy zapakować, plus na dach. Czy ktoś z Was miał okazję jeździć w Warszawę? Pamiętała jeszcze czasy przedwojenne, więc tutaj na Żeraniu zaczęto myśleć o czymś zupełnie innym, mniejszym, lżejszym, tańszym i byśmy powiedzieli, skoro to jest limuzyna, no to niech będzie samochód miejski, albo przynajmniej niech będzie to samochód kompaktowy.
Strefa zgniotu, wiecie, na kolanie, nie? Od zderzaka do zderzaka. Google Mobility wniósł protest, zaprzestaliśmy produkcji tego samochodu wcześniej. Przypominam, 80 lata, początek lat 80, Golfy, innego rodzaju, Corolle. I to już zaczynają być samochody, które pojawiają się u nas. No przecież lata 80, no to wiecie, jak wyglądały nasze ulice. Mercedesy jeździły, Ople jeździły i tak dalej. Wchodzimy do salonu. Jak z tym dużym Fiatem było? Zanim o tym powiem, jak z tym dużym Fiatem było, wydaje mi się, że warto powiedzieć, że obojętnie jaki by on nie był, jaki on był, to on wprowadził nas w zupełnie inny świat, jeśli chodzi o technologię produkcji samochodów i samą produkcję, sam. Naturalnie Włosi, zwróciliśmy się do Włochów o pomoc, no i już tutaj skracając, Włosi udzielili nam licencji na Malucha, czyli Fiata 126. I teraz jak myślicie, czy sytuacja, to jest Włoska, czy sytuacja powtórzyła się tak jak z Fiatem? No niestety tak. Nieprzypadkowo stoją... zrobimy i weźmiemy drzwi. No tak, ale które drzwi? No nie weźmiemy tych, ani nie weźmiemy tych, więc te drzwi trzeba dodatkowo stworzyć. Trzeba stworzyć szybę, która tutaj generalnie ma dziurę, no bo to jest szyba z takiego samochodu, nie? Więc to wszystko wymaga... Chciała, że odnaleźli coś takiego w garażu i czy byśmy tutaj chcieli tego postawić. Oczywiście, żebyśmy chcieli. Polonezy były różne, tutaj sobie zaraz przyjdziemy. No oczywiście, może mi tak zaciek, że nie obojętnika, ale to też polonezy, które były pozbawione tak na wersję z silnikiem diesla. Były pojedyncze serie, czy gdzieś się pojawiają różne wersje. Bo, dlaczego tak się działo? Bo
wiele elementów z Mercedesa. A teraz zapraszam Was do salonu Deu. Nie wiem, czy są sprzedawcy, jak ich nie ma, to nic nie kupicie. Ale tak wyglądały kiedyś mniej więcej salony sprzedaży. Tam blaszek, w ogóle można to wziąć, dostosować do czegoś innego, nie? Tylko cała sztuka polega na tym, żeby zrobić taką platformę, na której my będziemy mogli budować różne samochody. Nie tylko Poloneza, ale jakąś wersję kombi, mały samochód i tak dalej. Kiedyś to nie było znane w motoryzacji. To się pojawiło tak naprawdę pod koniec tam w latach 90. Że te platformy były skalowane. Można było w łatwy i prosty sposób wydłużyć samochód, zmniejszyć samochód. Jak teraz na przykład czytacie sobie o nowych samochodach, rozwiązania, na przykład te chłodnice, wtedy jeszcze były chłodnicami. To była prawdziwa chłodnica. To nie był grill, to nie była atrapa, tylko to była chłodnica. A gdzie był wskaźnik temperatury tego płynu? Planuje Pan zabrać z tego miejsca coś więcej niż spełnienia, widzę? Czekam na dobrą okazję, aż nikt nie będzie patrzył. To jest taka naklejka, dzięki której samochód się nigdy nie psuje, graty dają radę. Czyli wyszliśmy jednak z czymś więcej niż ze wspomnieniami z wycieczki. Samochód jest gratem, także naklejka się przyda. I od teraz samochód staje się bezawaryjny. Teraz kolega może umrzeć. Teraz już wszystko widział.